Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj o wyjątkowym kamieniu, kamieniu występującym tylko w jednym miejscu na świecie. Chodzi o czerwony beryl. Czerwony beryl, który występuje wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, w Utah, powstał w wyjątkowy sposób. Takie bardzo szczególne warunki geologiczne powstały i to spowodowało możliwość, żeby taki kamień o takiej barwie wykrystalizował. Czasami można się spotkać na rynku z nieprawidłową nazwą czerwony szmaragd. Jest to kompletnie odjechane. Nie ma czerwonych szmaragdów. Bixbit, bo tak się też go nazywa, powinien być nazywany czerwonym berylem. No i tak, przyzwyczailiśmy się do tego, że on ma gigantyczne ceny. To są z reguły bardzo małe kryształy. Im większe, tym gorszej jakości. Malutkie kryształy, to wam pokazuję, $65 oferta na eBayu za kryształ, który razem z tą z kawałkiem skały macierzystej ma masę 0,35 karata. Czyli to jest naprawdę minimalna masa. I taki kamień kosztuje aż tyle, natomiast bardzo rzadko na rynku spotyka się kamienie szlifowane z racji tego, że tego materiału nie ma. Oczywiście mówię o kamieniach naturalnych, bo kamienie syntetyczne są produkowane metodą hydrotermalną i są sprzedawane jako właśnie czerwony szmaragd, ewentualnie czerwony beryl. Oczywiście w Indiach sprzedawane są jako naturalne kamienie. Także jeżeli zobaczycie taki kamień o wyjątkowej czystości i bardzo tani, gdzieś w okolicach kilkunastu dolarów za kamień kilkukaratowy, to pomimo, że jest napisane naturalny, to on na pewno naturalny nie jest. Ale teraz znalazłem ofertę na kamień naturalny czerwony beryl z certyfikatem GIA, oszlifowany w sześciokątnym szlifie. Oczywiście po to, żeby zatrzymać jak najwięcej masy w tym kamieniu. W przypadku tak drogich materiałów retencja masy jest najważniejsza podczas szlifu, o tym trzeba pamiętać. No i jak widzicie, cena absolutnie kosmiczna. Kamień niezbyt piękny, ale rzadki, niezwykle rzadki. Zobaczcie na film, w którym co prawda niewiele widać, ale to co widać to jest pleochroizm. On się kręci w miarę jak on się obraca, to widać zmianę barwy tego kamienia z czerwonej na pomarańczowo-czerwoną. Dość spektakularne, dość ładnie to wygląda. Taka ciekawostka dla Was. Oczywiście nikomu nie radzę, żeby inwestował w tego rodzaju kamienie. To raczej jest trudno zbywalne. Jeżeli ktoś jest zapaleńcem, kolekcjonerem, no to wtedy jak najbardziej.